Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa w kolejnym filmie informacyjnym i tym razem mamy zapowiedź rzuconą na devbloga przez Wargaming na temat wprowadzenia nowej linii krążowników i tym razem jest to linia krążowników panamerykańskich i powiem Wam szczerze, patrząc na te okręty, które się w tym drzewku znajdują, to mam wrażenie, że gdyby WG pokusiło się o wprowadzenie linii polskich niszczycieli, to wyglądałaby ona identycznie. Tu jeden okręt brytyjski, tu jeden włoski, tu jeden amerykański i takie coś właśnie by powstało, gdybyśmy się brali za linię polskich niszczycieli, także ja nie jestem absolutnie fanem takiej myśli. Wiem, że wiele osób by chciało, żeby taka linia powstała, ale dla mnie jest to absolutnie zbyteczny wynalazek, bo byłyby to w większości okręty, które już w grze mamy. I tu jest podobnie. Czym ma się charakteryzować ta linia? Szanowni Państwo, mamy tutaj bardzo ogólny zarys tego, co to będą za okręty. Zasięg artylerii głównej średni, dobra balistyka, która będzie czyniła te działa efektywnymi na każdym dystansie i działa będą dosyć szybko się przeładowały. Wyposażenie w torpedy będzie przeciętne, jeżeli chodzi o osiągi tych torped, czyli prędkość, zasięg i obrażenia. Dobry kamuflaż okrętu pozwoli im na podejście, na dogodną decyzję, żeby zadać pierwsze uderzenie lub w razie nieodpowiedniej sytuacji na polu walki, żeby się w miarę szybko i sprawnie wycofać. Najważniejszy taki feature, czy tam dodatek tych okrętów, to będzie instrukcja bitewna, czy tam combat instruction. Nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Sam Wargaming podaje, że gałąź jest jeszcze w fazie tworzenia, także jeszcze cały koncept może się zmienić i dopiero bardziej szczegółowo nam powiedzą, co to jest ten Combat Instruction, jak już troszeczkę tam bardziej nabierze to kształtu. Okręty będą wyposażone w grupę naprawczą oraz hydrozamienne na rozbicie, także ten Combat Instruction jest tutaj najważniejszym aspektem tych okrętów, poza tym, że linia składa się z tego, co już mamy w grze. Herkules, tier pierwszy, tier drugi. No nie będę czytał tych nazw, bo nie chcę tego przekręcać. Także żeby tu się ktoś nie przyczepił do mnie zaraz, że a, kaleszysz, bo nie umiesz. No nie umiem, to nie czytam. To wygląda trochę radziecko, powiem szczerze, ten okręt. Ten wygląda trochę brytyjsko. Aha, masz Cruiser Danae, czyli czwórka na tierze piątym Argentina. Tutaj skąd to jest? Aha, krążownik lekki Aretuza brytyjski, na tierze szóstym mamy okręt włoski, wydaje mi się, to jest co? Tak, Duca degli Abruzzi, na tierze siódmym mamy Fiji, czyli no kolejny okręt, no praktycznie ten sam tier, nie? Na tierze ósmym już zaczyna się kombinowanie z Worcesterem. Działa te same co na Worcesterze, ale mniejszej ilości na tierze 8. Na tierze 9 natomiast mamy, szanowni Państwo, już trochę inną konfigurację artylerii i wieże są potrójne. Mamy 6 rur z przodu i 3 rury z tyłu, a na tierze 9 mamy już całkiem inaczej. Mamy 5 rur z przodu i 5 rur z tyłu. Niestety nie mamy informacji na temat tego, jak będzie wyglądała balistyka tych pocisków, czy to będą wysoko latające, no ale jeżeli piszą, że dobre, także podejrzewam, że dosyć celne i nisko latające, żeby prosto brało się poprawki. To jest bardzo wczesna informacja, tam nawet Wargaming podaje nam tutaj, że modelowanie jeszcze tych okrętów nie jest ukończone, także ich wygląd może się zmienić. Ale na chwilę obecną, powiem szczerze, dopóki nie dowiemy się, czym jest ten główny taki gimmick tych okrętów, ten Combat Instruction, to nie mamy tutaj absolutnie niczym się zachwycać, bo no mamy po prostu okręty, które już w grze istnieją, przemalowane na krążowniki panamerykańskie. Także zapraszam Was do dyskusji, co myślicie o takiej gałęzi, czy jest ona potrzebna, czy taki format jest nam w ogóle w WoWsie potrzebny, czy lepiej tworzyć gałęzie, które mogą faktycznie coś do gry fajnego wnieść. Z mojej strony wszystko, szybki materiał, do usłyszenia i na razie.